Początki motoryzacji rodu Pfitznerów i sprzężonych rodu, bo tutaj jest również moja ciotka, która wyszła za Janiszewskiego. No a auto, które kupili na spółkę mój ojciec i mój stryj, celem wspólnych wycieczek, bo nie wyobrażali sobie wycieczek innych, tylko wspólne, to był Overland, amerykańskie auto. Typ to był Whippet, czyli wyścigowy hard. On tam wiele z hardem nie miał, bo jego maksymalna prędkość to było 80 km czy 70 na godzinę, ale już jak jechaliśmy 60, to wszyscy się trzęśli ze strachu. Oczywiście był charakterystyczny dla tego okresu motoryzacji. To już prawie, że Ford T. No, do wojny, do wybuchu II wojny światowej rodzice to używali na wycieczki. Moment wymiany koła. Na wycieczkę 100-kilometrową, na przykład do Ryżanki czy do Rozłucza, gdzieś tam w góry, musieli brać kilka zestawów opon. Ponieważ drogi były pokryte hufnalami końskimi, z kopyt końskich te hufnale takie były złośliwe, że przednie koła je podnosiły, a tylne się wjeżdżały i dziurawiły. Tu mój ojciec najszczęśliwszy był zawsze przy kierownicy. Kiedy przyszła wojna i musiał gdzieś tam się starać o posadę, w Radomiu już, to naturalnie wybrał posadę szofera u Niemca, byle tylko mieć w ręku kierownicę. A ja jeździłem z nim razem, bo mnie często tam podrzucał, brał, prawda? Sam z ciekawością oglądam. No, to już jest przeskok paru lat. Jesteśmy w Gliwicach. Nie wiem, skąd jest ta SHL-ka. Chyba ojciec kupił. I zaczynamy motoryzację od zera. No, tutaj już jest krok do przodu, mianowicie jest już Jawa. Jawa 250, którą to ja wykupiłem. Proszę Państwa, Jawa, no, tu nie mam dat. Ale to będzie 57-58 rok. No więc niewyobrażalnym luksusem była dla mnie ta Jawa, która spędzała zimy w moim pokoju, prawie że w moim łóżku. Tu mamy zdjęcie tej Jawy i dumny właściciel wystąpił problem, gdzie trzyma ten motocykl. I przez rok trzymałem go w piwnicy. Z tej piwnicy szły takie schodki 80-centymetrowe do góry. Zapalałem na dole, wrzucałem pierwszy bieg, on mnie zaczynał ciągnąć, a ja za nim leciałem tam do góry. No. Czasami się wywracałem, ale jakoś przeżywałem. Moja nauczycielka biologii z liceum, pani Pukowska, dostała spadek razem z trzema siostrami. Spadek w postaci samochodu, Ford Prefect, angielskiego samochodu. Ściągnęły jakoś tutaj ten samochód, no i teraz sprzedaż. Trzeba sprzedać. Ja się znalazłem, strasznie mi się spodobał, to był tylko ten Prefect, potem taka była Miss Polonii w Krakowie. Jeszcze jeden Prefect był w Gliwicach. To było angielskie auto, już takie, trochę takie inne, no w każdym razie. I to był mój pierwszy samochód, ale równocześnie z Jawą, Jawę nie sprzedałem. Pierwsze moje wrażenie były takie, że jazda motocyklem dostarczała wiele więcej wrażeń niż jazda samochodem. No ale potem względy wygody, reprezentacji wzięły górę.